Jak sobie poradzić w czasie kwarantanny, jak się nie pozabijać, jak nie stracić radości życia, jak odnaleźć w tym wszystkim jakiś sens. Zapraszam Państwa na krótki poradnik Sztuka życia w czasach kwarantanny. Proszę Państwa, nie chodzimy teraz do restauracji, nie organizujemy przyjęć. Proszę spróbować znaleźć tego namiastkę na co dzień. Chociaż jeden posiłek spędzić wspólnie z rodziną, jeśli Państwo rzeczywiście z bliskimi mieszkają. Przygotować ten stół, może nie tak jak na Wigilię, proszę Państwa, ale ułożyć sztućce, położyć serwetkę. Jeśli podają Państwo zupę, proszę podać ten talerz na podtalerzu. Jeśli Państwo piją kawę, proszę nalać sobie tej kawy do filiżanki. Nawet jeśli tego Państwo nie robili wcześniej na co dzień, proszę to zrobić teraz w tym czasie. Niech ten czas wygląda troszkę inaczej. Proszę nie sprowadzać tego czasu tylko i wyłącznie do przeżywania. Trzeba ocalić ten czas, proszę Państwa, dla siebie. Wpuśćmy coś pięknego do tego czasu, coś innego. Ja znajduję, proszę Państwa, te elementy również przy stole. I niech to jedzenie nasze w czasie tych 2 tygodni, które może będzie skromniejsze, a może jest skromniejsze niż zazwyczaj, tym bardziej niech nie będzie pozbawione tego wymiaru przyjemności stołu. Tej przyjemności przecież szukaliśmy w spotkaniach, kawiarniach czy w restauracjach. I na koniec, proszę Państwa, jak prawdziwy YouTuber, bardzo Państwa proszę, kciuk w górę, bardzo dziękuję i zachęcam do subskrybowania. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.